THF 220S AC DC. To zgrabna spawarka inwerterowa przeznaczona do spawania metodą TIG DC, TIG AC oraz MMA. Urządzenie posiada przejrzysty dotykowy panel typu soft w języku polskim. Urządzenie można spawać metodą TIG, prądem przemiennym AC, prądem przemiennym AC z funkcją puls, prądem stałym DC, prądem stałym DC z funkcją puls oraz metodą MMA. W przypadku metody TIG możemy wybrać dwutakt, czterotakt lub spawanie punktowe. Maksymalny czas spawania w punkcie to 10 sekund. Jak widać, można ustawić każdy z potrzebnych parametrów, takich jak czas wypływu gazu przed spawaniem, prąd początkowy, czas narastania prądu spawania, prąd bazowy, czas opadania prądu spawania, prąd końcowy oraz czas końcowego wypływu gazu po spawaniu. Ponadto można ustawić częstotliwość pulsacji, balans pulsacji, częstotliwość w AC aż 250 Hz oraz balans w AC. Funkcją niespotykaną w urządzeniach tego typu jest funkcja ustawienia prądu spawania w zależności od wybranej średnicy elektrody. Dotyczy to zarówno elektrod do spawania metodą TIG, jak i elektrod MMA. Na przykład dla metody TIG mamy do wyboru średnicę w milimetrach 1,0, 1,6, 2,0, 2,4 i 3,2 mm. W przypadku metody MMA są to średnice 1,6, 2,0, 2,5, 3,2 i 4. I teraz, w zależności od ustawionej średnicy elektrody dla danej metody, na przykład dla metody TIG ustawimy średnicę elektrody 2 mm. Ustawiając prąd spawania w jakimś zakresie, urządzenie sygnalizuje, czy prąd dla tej elektrody mieści się w dopuszczalnym zakresie. W tej chwili mamy ustawiony prąd spawania 200 A. Urządzenie sygnalizuje poprzez zapalenie kontrolki, że jest dobrany niewłaściwy prąd do średnicy elektrody. Obniżając prąd spawania, czekamy, aż kontrolka nam zgaśnie. Zgaśnięcie kontrolki oznacza, że znajdujemy się w zakresie dopuszczalnego prądu spawania dla tej średnicy. Co się stanie, jeśli będziemy jechali dalej niżej z prądem spawania? Kontrolka ponownie się zaświeci, wskazując, że skończył nam się zakres, jesteśmy poza zakresem właściwego prądu spawania dla tej średnicy elektrody. Funkcja ta jest szczególnie dedykowana użytkownikom, którzy posiadają nieco mniejsze doświadczenie w spawaniu, bądź osobom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze spawalnictwem. Proszę zwrócić uwagę, że urządzenie jest cały czas włączone, a nie słychać wentylatora. Otóż jest to jedna z niewielu dostępnych na rynku konstrukcji, które oszczędzają energię. Wentylator włączy się dopiero wówczas, jeżeli urządzenie będzie wymagało schłodzenia.